Moi drodzy, opuszcza mnie błękitne miasto, że buty tego typu nie nadają się do schodzenia. One się świetnie nadają do wchodzenia, ale do schodzenia nie, ponieważ nacisk palca tutaj jest tak ogromny, że nie wiem, czy widzicie, już mam dziurę w tej wewnętrznej rzeczy. I to nie chodzi o to, że jest paznokieć nieobcięty, tylko po prostu 18-19 kg plecak plus moja waga. Nacisk jest ogromny, jak schodzicie w dół. Dobra. Ale wyludniałe to jest. Ostatnie kroki. Co do filmów, Shawshawan. No tak odwaliłem, znaczy odwaliłem, no taką mi kartę dali, że wszystko jest zablokowane. I ostatnie w Medynie minuty. Idę te kartki nadać dla was. Niestety poczta tutaj funkcjonuje troszeczkę inaczej niż u nas. Wczoraj nie udało mi się wysłać, ponieważ jest do 15. Otwierają pocztę o 9 i o 15 zamykają. To jest coś. Dobra. Już powinno być wyjście z Medyny tu. Uwaga, uwaga, tak jest. No, żegnamy. Najpiękniej wyglądają banki. Ale to chyba zawsze i wszędzie. Ała. No, już bym sobie nogę skręcił. Kurka, trzeba uważać pod nogi. Dobra, idziemy na pocztę. Tutaj zobaczycie też, jakie są posty Marok. No i właśnie. Mam do odjazdu jeszcze trochę. A takie pasy mają. Oczywiście nie wszędzie. Dobra, moi drodzy, wszystko wysłane na poczcie. Kurka, skasowali mnie jak za zboże za te znaczki. Ja jak pewniaczek wyciągnąłem 200 dirhamów i podaję, a dziewczyna coś do mnie gada. Swoją drogą bardzo piękna. Jeszcze chyba przed tym okresem, w którym już piękna nie będzie, ale o tym to zrobię wam oddzielny film, bo ogólnie kobiety tutaj w Maroko, no to jest zdecydowanie temat wręcz na film. Jest coś się dziwnego tutaj dzieje. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No, to jest główna ulica, jeszcze jej nie widzieliście pewnie, ale w takim normalnym filmie o Shawshawan na pewno będzie. Idę teraz na dworzec autobusowy. Nie pada, aczkolwiek jesteśmy w górach, więc to się może zmienić w każdej chwili. Nie żałuję, że wybrałem autobus. Przede mną 1000 km około, więcej podejrzewam, w prostej linii chyba jest 1000 km. Także cały dzień jechania dzisiaj, cała noc. I jeszcze pół dnia. W sumie trzy przesiadki. Przepraszam, dwie chyba. Mam nadzieję, że w Marrakeszu o godzinie 5 rano nie będę musiał się przesiadać. No, do tej pory wiecie, jak nie rozumiałem, ile ktoś chce pieniędzy, po prostu wyciągałem 200 dirhamów. Wyciągałem 200 dirhamów i była sprawa załatwiona. Rozumiecie? Jakiś obiad, coś takiego, coś tam mówi. No to... oj, te kurcze pomarańcze, czy też mandarynki. Mówi. 200 dirhamów kładziecie, wszystko jest załatwione. No tutaj się okazało, że niestety nie. Ale fakt, że kilka znaczków kupiłem na zapas, żeby nie szukać poczty w Tantan. Zobaczymy. Teraz jeszcze z kilometr do
autobusów. No, wieczorny autobus wynająłem, nocny ten, jako super lux comfort, coś tam. Zobaczcie, teraz macie ostatni widok. Tak wygląda z tej perspektywy. Piękna Medyna. Troszeczkę zbyt dużo turystów, ale absolutnie fantastyczne doznania. A tutaj trochę za późno włączyłem, ale autobus miał dosyć spory problem z podjechaniem pod górkę. No, widzę, że tutaj będzie jazda. Zobaczymy, jakie to górki. W każdym razie już jutro powinienem być w Agadir i Tantan. No i zobaczymy. Tam już zielonego nie będzie, dlatego filmuję wam te ostatnie zielone ujęcia. Tam już będzie tylko pustynia, kamienie, skały. Moi drodzy, wjeżdżamy do jakiejś miejscowości. Nazywa się to Wazan. Też widzę, położona jest na zboczu góry, bardzo podobnie jak Szafszawan. Prawdopodobnie jest tutaj... O kurczę, jeszcze tamte góry. O, czyli trochę ludzi tutaj mieszka. Ogólnie nie ma czegoś takiego jak u nas, gdzie są te takie osiedla z wielkich bloków, rozumiecie? Czyli miejscowości są bardziej rozlazłe. Jest sporo ludzi, ale powierzchniowo wydaje mi się, że są bardziej rozlazłe. Najczęściej właśnie takie domki, jak teraz mijamy, czyli gdzie jest jedno piętro, dwa piętra. O, to już jest bardzo, bardzo wysoki. To już jest w sumie max. Wydaje mi się, że to zresztą jest jakieś takie nowe budownictwo. Na razie jest bardzo zielono, także nie kręcę wam nic, ponieważ po prostu nie ma co. Robi się zauważalnie cieplej i już wyszliśmy z tej strefy chmur. Proszę. Maroc Telecom, 200 mega. No chciałbym te 200 mega gdzieś się zatrzymać. Zapłaciłbym za hotel, żeby tylko te 200 mega tam było. Zapłacił za tydzień i kurczę, wszystkie filmy bym zaploadował. Ciekawostka, patrzcie, jakie tutaj pakunki się szykują. Jakieś worki z czymś, jakieś torby takie typowo z worka zrobione. Mam nadzieję, że to wszystko nie pójdzie na mój plecak. A niestety może pójść na mój plecak. Ciekawe, co tam w środku jest. Mam nadzieję, że nic płynnego, co się może wylać. Bo to by była katastrofa. I no tak jak u nas się kamienie zbiera z pola, prawda? Żeby ich było jak najmniej, to tutaj byłoby to niewykonalne. Tutaj akurat jakieś łąki są chyba, to nie zobaczycie tego. Nadal jest bardzo zielono, tak? Tego typu krajobraz spokojnie można by było powiedzieć, że to jest Polska. Ale jak się przyjrzycie bliżej, to naprawdę jest troszeczkę inaczej. I drzewa są jakieś takie inne gatunki. Zieleń powoli zaczyna przegrywać z kolorem żółtym. Może tego aż tak bardzo jeszcze tutaj nie widzicie, ale niestety nie mogę wam pokazać drugiej strony autobusu, bo tam kobiety siedzą. Jest coraz więcej koloru żółtego. Zieleń już nie jest tak soczysta jak przednio. Także no, nieubłaganie zbliżamy się do zupełnie nowego krajobrazu. Wjeżdżamy w jakąś dolinę. Jak widać, no to chyba normalne, że albo w tej dolinie jest taka mgła, albo jest taki smog. Ale raczej smogu to nie ma z czego, więc wydaje mi się, że taka mgła. A tutaj jakaś wioseczka. No, nawet te domki jakie są dosyć ciekawe.
A tutaj, moi drodzy, to jest esencja Maroka, czyli coś, co mi się bardzo podoba. Każdy skrawek jest praktycznie wykorzystywany jako miejsce handlowe. Możecie kupić jedzenie, jakieś kurczaki, no praktycznie wszystko. Tam gościu z jakimiś starymi rzeczami, proszę bardzo, tutaj do samochodu sobie gościu zamawia herbatkę. Zielona herbata z miętą. Oczywiście, a tam, no co, jedzenia ile wlezie praktycznie. Fantastycznie to wygląda. Za to właśnie lubię Maroko. To jest to. Super. Jesteśmy w maleńkiej miejscowości Sidi Ifni. Zobaczcie, jak to wygląda. To ta miejscowość to są tak praktycznie no, ze trzy porządne drogi. No i oczywiście to, czyli biznesiki pod takimi arkadami. Bardzo fajne. غير هاد السمانة اللي فاتت أكادير كانت شي 500 درهم هي العجاج.